Witam Was kochane i kochani bardzo, bardzo serdecznie w nowym filmiku i dzisiaj zapraszam Was na niekosmetycznych ulubieńców marca. W tym filmiku będzie panowała bardzo, ale to bardzo różnorodna tematyka, więc mam nadzieję, że każda i każdy z Was znajdzie tutaj coś dla siebie. Zacznę od książki, od takiej książki, o przeczytanie której zdecydowanie chyba mnie nie podejrzewacie. Wiecie, że od lat moje serce należy do twórczości Harlana Cobena, w ostatnich miesiącach zainteresowałam się również twórczością Karin Slaughter i Tess Gerritsen, ale są to takie książki, które ja uwielbiam. Czyli książki, w których trzeba pomyśleć, są to kryminały, thrillery, zagadki detektywistyczne, coś, gdzie trzeba pomyśleć, żeby móc chociaż jakoś zbliżyć się do rozwiązania tych zagadek, ale są to też takie książki momentami ciężkie i raz na jakiś czas lubię sięgnąć po coś takiego łatwego, lekkiego, przyjemnego, ale coś, co też nie będzie taką typową fabryczką gówna, czyli wiecie, przeczytamy, dwa dni później zapomnimy i tak naprawdę nie pamiętamy, o czym jest książka. I coś, co dzisiaj chcę Wam polecić, jest to książka autorstwa Michaela Tonello W pogoni za torebką. I szczerze mówiąc, w życiu bym nie podejrzewała, że skuszę się na książkę, która w tytule ma W pogoni za torebką, ale ona była tak intensywnie lansowana we wszystkich kobiecych magazynach, więc stwierdziłam, kurczę, 20 kilka złotych, może się okazać fajna, jak się okaże fabryczką gówna, no to no co się mówi, trudno. Jest to książka, której głównym bohaterem jest młody Amerykanin, generalnie spełniony w miarę życiowo pomimo swojego wieku, w miarę lubi to, co robi, jest makijażystą, wizerzystą, więc zawód jest z pewnością ciekawy, ale czegoś tak mu brakuje w tym życiu, potrzebuje jakichś dodatkowych działań, jakichś dodatkowych właśnie bodźców do działania i postanawia swoje życie zmienić o 180 stopni. Postanawia przeprowadzić się ze Stanów Zjednoczonych do Barcelony. Był właśnie w Barcelonie na wypoczynku i stwierdził, że to jest to kraj idealny dla niego i może jest to po prostu fajny moment i fajny czas i fajne miejsce, żeby tam się znaleźć. Niestety po przyjeździe do Barcelony, jak to czasami w życiu jest przewrotnie, okazuje się, że praca, którą miał mieć załatwioną, niestety już nie jest aktualna, więc zostaje zostawiony na lodzie. Nie ma za bardzo za co żyć, oczywiście jakieś tam oszczędności ma, ale oszczędności mają to do siebie, że niestety topnieją. Zastanawia się nad przebranżowieniem się, jakby działaniem w jakiejś innej branży, ale to też oczywiście wymaga czasu, poświęcenia, jakby naszych innych działań. Postanawia więc, że żeby przetrwać ten trudny okres, w miarę jak tam nie ogarnie się życiowo i nie będzie wiedział, co chce dalej robić, jego sposobem na życie właśnie w tym okresie stały się wyprzedaże na eBayu. Stał się eBayowym po prostu guru. Zaczynał od wyprzedaży swoich jakby starych książek, starych płyt, jakichś apaszek, a skończyło się na tym, że tak jak Wam powiedziałam, stał się absolutnym eBayowym guru. Osobą, która na eBayu zarabiała dosłownie bajońskie sumy, a wzbogaciła się dzięki pięknym wyrobom marki Hermes. Hermes jest to marka, która robi jedne z najpiękniejszych i jedne z najdroższych torebek świata. Są to torebki o nazwie Birkin, które po prostu są obiektem pożądania dla wszystkich takich fashion victims, czyli po prostu takich, no nie chcę powiedzieć ofiar mody, bo to może nie jest dobre tłumaczenie, ale takich osób, które po prostu modą się fascynują i zrobią wszystko, żeby te najdroższe torebki mieć w swoim posiadaniu. On znalazł formułę na sprawienie, aby te jego torebki zaczęły się znajdować w granicy w możliwości jego zakupu. Na torebki Birkin czeka się od roku do dwóch, tylko najbogatsze te celebrytki, najlepsze gwiazdy na świecie mogą sobie pozwolić na to, żeby na niej nie czekać. On znalazł taką formułę, która sprawiła, że dorobił się dosłownie bajańskiej sumy, a jak to już dowiecie się z tej książki. Książka jest naprawdę bardzo ciekawa, pomimo jakby wydaje mi się niezbyt ciekawego tematu, naprawdę wydaje mi się, że jak pociągniecie, to będziecie zadowolone, a polecam ją szczególnie fankom mody, fankom wielkiego świata i jeżeli jesteście zainteresowane, co ten mężczyzna zrobił, że naprawdę stał się w krótkim czasie świetnie zarabiającym mężczyznom, to bardzo, bardzo polecam. Oczywiście, tak jak w życiu, wszystko szybko się kończy, ale pomysł miał dobry i książka zdecydowanie mi się spodobała. Przejdę teraz do mody, no bo jak było przed chwilą o modzie, to może zróbmy kontynuację. Coś, co z ogromną przyjemnością nosiłam w tym miesiącu, ale również i w poprzednim, były to botki z H&M-u, które kupiłam sobie właśnie będąc w Poznaniu jakiś miesiąc temu i od tego momentu, jak je mam, nie założyłam ani razu innych butów, dlatego że to są takie buty dla mnie idealne, są niskie, znaczy wiem, że powiecie, że mają jakiś tam obcas czy coś, ale jakby dla mnie są niskie, jest to dla mnie po prostu idealna taka wysokość obcasa, której ja po prostu nie czuję, wiecie, że ja mam po prostu zboczenie i dla mnie płaskie buty, jak mam płaskie buty, to miałam wrażenie, że idę pod górę, a jak mam takie buty, to wtedy mam dopiero wrażenie, że jest mi wygodnie. Są niesamowicie wygodne, wykonane z naturalnej skóry, czarnej, nie niszczą się, są bardzo łatwe do utrzymania,
jakby w czystości. Mają treperowaną powierzchnię, gruby obcas, są super wygodne, naprawdę mogę Wam je polecić. Są to skórzane botki, które kupiłam w sklepie H&M. Były drogie, dlatego że kosztowały 229 zł, ale pamiętajcie, że jak zapiszecie się do newslettera na stronie właśnie internetowej H&M, to możecie dostać 25% zniżki na dowolne zakupy, więc jakby 229 zł od razu nie jest takie straszne, jeżeli odejmiemy od tego 25%. Również utrzymane w temacie skóry, tylko tym bardziej, tym razem jest to już skóra ekologiczna. Są shorty, które kupiłam sobie również w H&M-ie. O tych shortach oraz w ogóle od wielu rzeczy, które dzisiaj pokażę, pisałam na blogu, więc jeżeli jesteście zainteresowani, to linki wszystkie znajdziecie na dole. Już się nie będę powtarzać, bo praktycznie przy każdym z tych rzeczy, które zaraz zobaczycie, będę mogła powiedzieć, że gdzieś tam już o nich wspominałam. Są to shorty. Dla mnie shorty idealne. Dlaczego shorty idealne? Są to shorty z wysokim stanem. Ja nie lubię, nie preferuję na sobie takich krótkich shortów. Ja po prostu lubię wysoki stan, lubię taki trochę klimat poprzednich lat i pomimo tego, że wiele osób mówi, że to są takie typowe mami, może nie jeans, bo nie są wykonane z jeansu, ale takie mamine spodnie, które mają ukrywać brzuch, to ja takie spodnie po prostu uwielbiam. Uważam, że to, co mamy dobrego, powinniśmy eksponować, a ja akurat ze swojego brzucha i swojego pasa jestem bardzo zadowolona. Dodatkowo są to krótkie spodenki, ale widzicie, że one nie są aż takie bardzo krótkie, że wychodzi nam pupa. To zdecydowanie nie jest taki look na co dzień, że martwimy się o to, czy nam pupa wyskoczy, czy nie. Dodatkowo są wykonane właśnie ze skóry ekologicznej, więc się nie będą niszczyć, będą łatwe w utrzymaniu. Oczywiście to nie są spodnie na 35-stopniowy upał, to musimy o tym pamiętać, ale na taką właśnie wiosenną pogodę, jak teraz jeszcze lesie, poraz zimno, czyli że niedługo będzie można je pewnie założyć na gołe nogi, ale do rajstop też super wyglądają, bardzo, bardzo Wam serdecznie polecam. Również jest to zakup z H&M-u i zapłaciłam za te shorty 79 zł. Dla mnie są idealne, dlatego że są wąskie w pasie, a dosyć szerokie mają nogawki w udach, więc dla mnie jakby opcja idealna. Strój z tymi spodenkami oczywiście na pewno pojawi się na blogu. I teraz coś, dzięki czemu właściwie na te spodnie się skusiłam, bo ja nie jestem jakby skora do odkrywania swoich nóg aż w takim stopniu, ale 2 miesiące temu podjęłam jakby walkę z tym, co mi przybyło w okresie gwiazdkowo-sylwestrowym. Wiecie, no, jeżeli ktoś się przez całe życie odchudza, to ma ochotę porządnie się najeść chociaż w święta. I pomimo tego, że nie jest to polityka dobra, to stwierdziłam, że sorry, są święta. Jakbym mojej mamie powiedziała, że się w święta odchudzam, to chyba mama po prostu by mnie wyśmiała i przywiązała do krzesła i po prostu karmiła łyżką. Więc jadam tak jak inni, a że niestety choroba moja ma to do siebie, że ja tak jak inni jeść nie mogę, no to niestety przytyłam. Nie przytyłam dużo i nie będę tutaj się rozpowiadać o tym, jakie to było straszne, bo przytyłam tylko 2,5 kg, więc dramatu nie było, ale wszystkie rzeczy, które miałam w szafie, pasowały na moją wagę 58 kg, a nie 60, prawie 1. Więc stwierdziłam, że trzeba się wziąć za siebie, idzie wiosna, idzie lato, chcę tak jak w każde lato się dobrze czuć, dobrze się czuć ze sobą. Dodatkowo byłam mega, ale to mega zmęczona. Luty i marzec były dla mnie takimi miesiącami miłymi, ale też bardzo męczącymi, z małą ilością snu i po prostu potrzebowałam takiego kopa i pobudzenia się do życia. Czytając jakieś tam wydanie Urody, to chyba było właśnie z lutego, była tam wkładka o błyskawicznej diecie sokowej i absolutnie nie sugerowałam się obietnicami producenta 3 kg w 7 dni, bo jakby wiem, że u mnie jest to coś niemożliwego do realizacji, to jednak bardzo się ucieszyłam, dlatego że takie sokowanie, czyli własnoroczne przygotowywanie sobie soków z warzyw i owoców, interesowało mnie już od dawna. A tutaj są po prostu niesamowicie pyszne i ciekawe przepisy na właśnie soki. I stwierdziłam, dobra, obiecują 3 kg w 7 dni, u mnie tak nie będzie, ale jeżeli uda mi się jakby dotrzymywać tego rygoru, który tutaj jest opisany, to zobaczę, jakie będą efekty. Pamiętajcie, że wszystkie diety mają to do siebie, że jeżeli po diecie wracamy do swoich starych nawyków żywieniowych, to jest po prostu totalna klapa. Dlatego, że organizm jakby jest wypuszczony po tym tygodniu czy 2 tygodniach i później po prostu nadrabia ze zdwojoną siłą. Jest to typowy efekt jojo, dlatego też ja do tej diety się przygotowałam. Jest to dieta, która bazuje na samych sokach wyciskanych właśnie z owoców i warzyw i przez 7 dni mamy przyjmować tylko te soki. Jest to coś takiego dla organizmu, co jest naprawdę szokiem, więc ja tydzień wcześniej po prostu zrezygnowałam z po prostu rzeczy mącznych, z takich rzeczy tłustych, smażonych, których i tak normalnie jem mało, ale w tym tygodniu poprzedzającym moją dietę nie jadam ich w ogóle. Później przeprowadziłam właśnie tą 7-dniową dietę z kilkoma modyfikacjami, dlatego że stwierdziłam, że jakby same soki to jest jednak trochę za mało dla osoby, która się dużo rusza, trenuje, no bez przesady na samych sokach raczej nie polecam życia, szczególnie przez 7 dni. Dlatego też do tego jadłospisu dodałam raz dziennie taką świeżo przyrządzoną przez siebie zupę, na przykład krem z pomidorów, krem z brokułów, krem z jakichś tam innych warzyw.
albo właśnie sałatkę z kurczakiem na ciepło. I ta dieta naprawdę nie niosła ze sobą żadnych negatywnych konsekwencji dla mnie. Ja tylko w pierwszy dzień czułam się tak średnio, ale później z każdym dniem miałam tyle energii, że przysięgam, że po prostu mogłabym góry przenosić. Przez tą, jakby w momencie stosowania tej diety schudłam 2 kg przez 7 dni. Ale później odpowiednio wprowadzałam różne produkty, więc jakby nie przeszłam z samych soków czy z samych warzyw i owoców na normalne jedzenie, tylko po prostu przez 2 tygodnie później odpowiednio wprowadzałam to do diety. I taki jest skutek, że po tej właśnie diecie, po intensywnych treningach przez 2 miesiące na siłowni i po jakby zdwojonej dawce ruchu schudłam przez te 2 miesiące 2,5 kg. Dla Was może się to wydawać mało, ale dla mnie jest to osiągnięcie niesamowite, z którego jestem bardzo, bardzo zadowolona. Jeżeli macie ochotę, abym zrobiła Wam recenzję jakby tej diety i opisała wszystko, jak krok po kroku jej przestrzegać i jakie tutaj są propozycje tych właśnie soków do robienia, to piszcie z chęcią, w przyszłym tygodniu czy za 2 tygodnie zrobię Wam jakby recenzję i plan tej diety na blogu. Jeżeli macie ochotę, to z chęcią jakby coś takiego mogę zrobić. I coś, czym zainteresowałam się już wcześniej przed tą dietą, no bo jakby wiecie, wiedziałam, że to jedzenie ze sobą jakoś będę musiała nosić i jakby nie pasowała mi opcja noszenia tego w jakichś garnkach, plastikowych butelkach czy szklanych. I tutaj z pomocą przyszła mi super dziewczyna, którą poznałam właśnie będąc w Poznaniu, która ma bloga bycidealną.pl i tam właśnie u niej na tym blogu znalazłam produkty marki Ball, bo okazało się, że to nie jest Ball, więc jest to Ball, które możecie dostać na stronie jackandmac.pl. I są to po prostu słoiki, które wyglądają super. Są to słoiki, z którymi zdecydowanie nie będziecie się wstydzić chodzić. To jest jakby mój taki przyjaciel na weekendy. Ja zawsze zdecydowałam się na jakieś tam, wiecie, jogurty, mieszanie, to zawsze z tego wychodziła breja, więc kupowałam to w szkole. W szkole te jogurty u mnie naprawdę są mega drogie, dodatkowo w środku tak naprawdę nie wiem, co jest, jakaś frużelina, jakiś tam dżem, jakiś tam musli, nie wiem w ogóle skąd to jest, no i oczywiście jest jogurt grecki, no bo po co dać naturalny chudy, skoro można dać grecki. I to wszystko sprawia, że raz, że te jogurty były drogie, a dwa, że pomimo tego, że były smaczne, były bardzo niezdrowe i bardzo tuczące, więc tutaj w tym pojemniczku, w słoiku robię sobie właśnie jogurt z owocami i różnymi tam dodatkami do szkoły, a to był dla mój idealny przyjaciel w momencie, kiedy sokowałam, dlatego że jak wychodziłam, robiłam sobie rano po prostu sok. Tutaj spokojnie 2 porcje się mieściły, dlatego że jest to prawie pojemność 600 ml, tutaj jest ta pojemność nieco mniejsza. Oczywiście na stronie Jack and Mac tych słoików macie do wyboru, od wyboru do koloru. Więc naprawdę, jeżeli coś takiego Was interesuje, to bardzo, bardzo polecam. Pisałam już o tym postie, które z Was mówiły, że super, że o tym powiedziałam, że super, że rewelacja, że są bardzo zadowolone i że też sobie kupią, a niektóre mówiły, że zdecydowanie wolą chodzić do szkoły ze słoikiem po dżemie. Tutaj oczywiście nikogo nie osądzam, każdy ma prawo robić i chodzić z takimi rzeczami, jakie Wam się podobają, a jeżeli chcecie coś, jakiś pojemnik, który będzie wyglądał fajnie, z którym nie będziecie się wstydziły chodzić, który będzie funkcjonalny, który będzie bezpieczny, który będzie też przede wszystkim utrzymywał świeżość, dlatego że firma Ball jest to producent takich właśnie wyrobów słoikopodobnych już od ponad 130 lat, więc to jest naprawdę tradycja. Super marka, super słoiki, no i po prostu ja jestem zakochana, chodzę z nimi codziennie, więc jak mnie gdzieś zobaczycie na mieście, to prawdopodobne, że albo będę wcinała, albo będę piła z tego słoika. Także kochane i kochani, to by było na tyle. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał, że spędziłyście miło ze mną 13 minut. Teraz chcę Wam jeszcze powiedzieć, że niestety jest to jedyny filmik, który się pojawi w tym tygodniu, dlatego że ja jutro jadę do Warszawy. Znaczy dzisiaj jadę do Warszawy, jutro lecę do Londynu z siostrą, więc do końca tygodnia mnie nie będzie. Dlatego też na następny filmik zaproszę Was w przyszłym tygodniu. A jeżeli chcecie mnie podglądać i wiedzieć, co będę robić w Londynie, to zapraszam Was na mój świeżo założony wczoraj Instagram. Link znajdziecie na dole i pod koniec tego filmiku. Dlatego dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że będziemy w kontakcie i widzimy się już w nowym filmiku w przyszłym tygodniu. O wszystkim będę Was informować na blogu, na Facebooku oraz właśnie na nowym Instagramie, więc mam nadzieję, że tam do mnie dołączycie. Za dzisiaj Wam dziękuję. Życzę Wam miłego końca tygodnia, miłego weekendu i widzimy się już za kilka dni. Buziaczki, pa, pa!